Witajcie, kochani. Tutaj Katarzyna Giorgio ze swojego Królestwa Pisarskiego z Wrocławia. Dzisiaj nagrywam specjalnie dla szkolnych bibliotek online, z którymi od dobrych paru lat współpracuję. Przeczytam Wam dzisiaj wiersze z moich tomików dla dzieci, a później jeden wiersz dla dorosłych. Co prawda będzie on dopieszczał wewnętrzne dziecko, niemniej jednak będzie pochodził z tomu Drzewa kochać potrafią, który jest przeznaczony dla czytelnika dorosłego. A teraz zapraszam Was do pierwszego wiersza z tomu Strefa bałaganu. Moje książki dla dzieci ilustrują twórcze smyki, więc dzisiaj wybrałam wiersz o wędkowaniu. Wędkowanie z tego słynie, że się wciąga coś na linie. A to puszkę, a to buta, trochę rzadziej halibuta. Linka ta jest żyłką zwana i do kijka przywiązana z kołowrotkiem i z pławikiem. Zakończona jest haczykiem. Każdy wędkarz zapalony w sztuce łowów jest szkolony. Wie, co użyć na przynętę i dać rybie na zachętę. Asortyment jest bogaty od dżdżownicy po mączniaki. Czasem nęcą kulką chleba, kukurydzą lub czym trzeba. Część wędkarzy zjada ryby, które złowią nie na niby. Są też tacy, co z miłości nie chcą nawet jednej ości. Jedno bardzo jest prawdziwe. Każdy lubi ryby żywe. Gdy pływają w jezior, toni cieszą oczy w swej swawoli. Każdy chłopak czy dziewczyna za rybami pogoń wszczyna, aby z nimi w nurcie wody fantastyczne mieć przygody. Może uda się w zabawie złapać nawet wieloryba. Mógłbyś wówczas z dumą wołać: jejku, ale wielka ryba! A teraz coś z dziecięcego świata dla troszeczkę młodszych dzieci, dla przedszkolaków. Ten tomik ilustrował mój syn i zobaczcie, stworzył babcię doskonałą. I o niej jest wiersz. Moja babcia jest wspaniała, młoda, piękna, doskonała. Suknie nosi i korale, klipsy, szpilki, to detale. Zawsze do mnie uśmiechnięta, choć jest pracą wciąż zajęta. I cukierki w szafie chowa, oto babcia superowa. A w weekendy, gdy mnie gości, nigdy na mnie się nie złości. Obiad zawsze ma bombowy, wielki torcik orzechowy. Kocham moją babcię szczerze, choć nie jeździ na rowerze. Wielu innych zalet pełna. Taka babcia to jest perła. A teraz obiecany wiersz dla większego dziecka. Pochodzi z tomu Drzewa kochać potrafią i przemawia do dorosłych. Wewnętrznemu dziecku. Dla ciebie dziś śmieją się ważki. Motyle skrzydlate, pająki kosmate i mały krasnal spod omszałego pnia. Dla ciebie dziś drzewa szumią listkiem o listek melodią życia, słonko zaś złotym piegiem naznacza. Dla ciebie na każdy dzionek pląsają w tańcu marzenia niezwykłe, potykając się o pięciolinie życia. Dla ciebie na rok cały obrazek bukietu spod szkiełka, kolorowy jak tęcza planetnika, za mgłą wspomnień ukryty. Dla ciebie na zawsze pędzi wiatru poświst, co włosy supła, grzywkę wichrzy i niesfornymi kosmykami głaszcze twarz. Dla ciebie myśli i energia przyjaciół, z serca w serce i na dłoniach podane. Zagarnij je i poczuj promieniujące ciepło w całym Twoim królestwie. Dziękuję i pozdrawiam biblioteki szkolne online. Czytała dla Was Katarzyna Giorgio.